Adaptacje pomieszczeń, wymiana okien, dostosowywanie do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, remonty i prace modernizacyjne wewnątrz budynków oraz w ich otoczeniu. Tak w skrócie można powiedzieć o pracach prowadzonych w kieleckich szkołach, przedszkolach czy żłobkach. Na inwestycje tego typu z miejskiej kasy przeznaczone zostanie niemal 1 170 000 zł. Wszystkie prace mają zostać wykonane do końca sierpnia. Potrzeby są ogromne. Wszystkie zastrzeżenia zaczynają się od 2002 roku. Dotyczą tak Inspektoratu Nadzoru, Straży Pożarnej czy Sanepidu. Wybieraliśmy te, których terminy dawno, dawno upłynęły i staramy się przeznaczać jak najwięcej środków do tego, aby uzupełniać te wszystkie zastrzeżenia, które mamy instytucji, o których mówiłem. Najwięcej, bo 140 tysięcy złotych, przeznaczono dla szkoły podstawowej nr 15 przy ulicy Leszczyńskiej. W ubiegłym roku placówka pozyskała w ramach rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu dofinansowanie na adaptację znajdującego się w jej budynku mieszkania na potrzeby szkolnej kuchni. Pieniądze przekazane w tym roku z budżetu miasta pozwolą na dokończenie modernizacji oraz zakup niezbędnego wyposażenia. W 15 przygotowują się ponadto do wymiany instalacji wentylacyjnej w kuchni. Dużo miejsca na potrzeby zajęć dydaktycznych zyska też do końca wakacji przedszkole samorządowe nr 19 w osiedlu na Stoku. Trzy sale o łącznej powierzchni 200 m2 po klubie środowiskowym, łazienki i szatnie bardzo się przydadzą. Mamy w przedszkolu średnio 220 dzieciaczków rocznie, które tworzą 10 grup. Jest to przedszkole z oddziałami integracyjnymi. Wiadomo, że dzieciaczki z orzeczeniami potrzebują więcej miejsca, mają specyficzne swoje potrzeby edukacyjne. Do tej pory musieliśmy być pościskani w zbyt małych salach. Niektóre były grupy w salach bez łazienek. Te pieniądze uzyskane, za które jesteśmy bardzo wdzięczni, to jest dla nas gwiazdka z nieba, szóstka w totolotku. 100 tysięcy złotych trafiło do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 przy ulicy Zgoda na kontynuację wymiany okien. To bardzo duża szkoła, budynek ma już swoje lata i wymaga modernizacji. W 2018 roku wymieniliśmy okna w pracowniach dydaktycznych oraz częściowo na sali gimnastycznej i na korytarzach, gdzie było najzimniej, bo mamy bardzo, to były stare okna zespolone jeszcze z zeszłego wieku. Natomiast teraz te 100 tysięcy, które samorząd nam przyznał, chcemy przeznaczyć na wymianę okien na warsztacie szkolnym, w łazienkach oraz jeżeli starczy tych pieniędzy, to jeszcze w zapleczach pracowni dydaktycznych. W Zespole Szkół Zawodowych nr 1, choć także w wielu innych, wykorzystują czas, kiedy nie ma uczniów, na przeprowadzenie mniejszych remontów z dochodów własnych. W ten sposób nowe, reprezentacyjne oblicze zyska na przykład główny hol w szkole. Korzystamy z pomocy firm, które są tutaj sponsorami, robią albo pokazy u nas w naszej szkole dla innych i wtedy zostawiają nam materiały. Również nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych właśnie przez wakacje cały czas pracują i pomagają w remontach takich drobnych szkoły. Remonty wykonywane w związku z dostosowywaniem placówek do wymogów Inspektoratu Nadzoru, Sanepidu czy Straży Pożarnej oraz planowanej modernizacji to tylko niektóre z inwestycji prowadzonych w kieleckich placówkach oświatowych. Pojawiają się także nieplanowane potrzeby remontowe. Mam tu na myśli na przykład boisko przy SP27, z którego korzystają mieszkańcy, uczniowie, ale i również stowarzyszenia sportowe. Mam tu na myśli czy Koronę KKP, czy inne. Także tych inwestycji w mieście jest przeprowadzanych bardzo dużo, a mam nadzieję, że w przyszłym roku zrobimy jeszcze więcej. Miasto przygotowuje się także do kolejnych działań. W trakcie postępowania przetargowego jest na przykład wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku przy ulicy Generała Hauke-Bosaka na potrzeby kuchni dla szkoły podstawowej nr 8. W fazie przygotowania są także dokumentacje projektowe na wymianę instalacji elektrycznej w kilku szkołach oraz wymianę pokrycia dachowego w drugim liceum ogólnokształcącym. Prace remontowe prowadzone są też w instytucjach kultury. W Muzeum Zabawek i Zabawy na przykład będą wymieniane poszycie dachu i więźba dachowa.